Witaj, mężki, z tej strony Dragon, w pierwszym odcinku z Hardzone 4 z serii Polska do Z. I tym razem mamy kolejną Polskę. I jest to koło pisarzy, nie pamiętam, nigdy nie pamiętam, zawsze te nazwy tych partii zawsze są takie nieciekawe. A ogólnie to jeszcze póki większość osób jest, to chciałem poinformować o tym, że ze względu na to, że rozpoczął się nowy rok akademicki i ja już dostałem swój plan, to niestety, ale nie mam zbytnio czasu na prowadzenie serii na tym kanale. Dlatego jeżeli cokolwiek będzie się pojawiać na tym kanale, to będzie coś, co już kiedyś nagrałem i po prostu w międzyczasie będę mógł pojechać sobie gdzieś, zmontować to i wysłać, więc nic już za bardzo nie mam czasu nagrywać. Jeżeli się znajdzie czas na nagrywanie, to na pewno będę próbować jak najwięcej odcinków porobić, dlatego że nie mam zbytnio dużo czasu, bo to tylko mam teraz weekendy. Ale żeby jeszcze jakieś materiały powrzucać na początek roku, to postanowiłem, że nagram kolejną serię z Polski A do Z. I już to będzie ostatnia, raczej ostatnia, bo jeszcze jest jedna ścieżka. Raczej ostatnia już ścieżka z właśnie tego modu. To jest najlepszy moduł w modzie, ponieważ to jest Regne Poi Polone, czy coś takiego, które po prostu daje nam możliwość tego otwarcia, zazwyczaj nie jest. Trzeba tam po prostu w opcjach. No i teraz idziemy w tymi, no, mesjanistami, czy jako tak się nazywają, nie pamiętam jak ich nazywali. Więc to jest tak zwane koło sprawy Bożej, o właśnie. I zamieniamy się oczywiście na radykalnych socjalistów i... Ale tak w sumie to mało co się zmienia realnie. Oj, zmieniła nam się bardzo flaga. Ciekawe. Więc no niestety wychodzimy z mita Europy. Ostatnio, jeżeli pamiętacie, to nas zaprosili. I mamy Illuminati. Wewnętrzny krąg. Mamy Illuminati na swoim. To jest ciekawe, że w Polsce wolno mularstwo. Bo to w sumie jest w głównej mierze Illuminati w Polsce. W Polsce wolno muralstwo jest jednak takie trochę niedoceniane. No ale to nie jest coś takiego, że to wszystkim kontrolują. Nie, po prostu jest niedoceniane. Mało osób uważa, że to ma jakiś wpływ, a miało czasami nawet wpływ. Ponieważ jak na przykład popatrzymy sobie na różne symbole, no to jest dużo symboli wolnomularstwa w Polsce. Okej, więc teraz patrzę, co by się nam najbardziej opłacało na samym początku. Tutaj oczywiście mamy takie Research Speed. No nie wiem. To by się przydało. Więc teraz Legacy of Andrzej Towiański. Dosłownie nie wiem, kim on jest. Zapewne jakiś wolnomurarz. I w międzyczasie, wiecie, no... To jest Kaiser Redux. Każda seria to jest inne, że tak powiem, inna historia, inne w ogóle co się wydarza dookoła nas. Oczywiście teraz bardzo dużo, jeżeli chodzi o, myślę, ten teren jest najbardziej postrzegany, ponieważ to była ostatnia aktualizacja do Hoja, znaczy się do Hoja, Kaiser Reduxa. W sumie jak wyjdą te filmy, to chyba już będzie aktualizacja do Hoja, ale jak mówię, ja raczej nie będę mógł od razu nagrać tego, więc jeszcze poczekacie chwilę. Mówię, po prostu nie wiem, czy znajdę czas. Nawet jeżeli uda mi się Vanilli odpalić, to też nie wiem, bo ja mam taki podejście do Vanilli obecnie, że ona niestety, ale strasznie dużo pakują kontentu do innego kraju, po czym jak się gra jakimś tam kraju, na przykład nie Niemcy, bo to jest zły przykład, typu, nie wiem, Węgry, to ich kontent coraz bardziej jest taki, że jest jakieś inne państwo, które może cokolwiek innego zrobić i to jest trochę denerwujące, ale oczywiście zawsze mamy historical coś tam, więc można to zawsze włączyć i wtedy się nie trzeba obawiać. A coś związanego z Bonaparte. A, że facet spojrzał w przyszłość i takie, o mój Boże, co się zdanie w przyszłości.
Dobra, w międzyczasie my możemy porobić, tylko pytanie jest co, bo jak mówię, mamy ten to coś i to jest po prostu rozwala wszystko. Bo dostajemy tyle rzeczy. Tutaj jeszcze możemy dostać na Litwę i nawet nie wiem, czy tutaj ją zdobędziemy, ale zobaczymy, więc może najlepiej jakbyśmy spróbowali zaatakować ich na samym początku. Chociaż zauważyłem, że bardzo fajne jest pójście o tak, tylko że trzeba po pierwsze zająć się Ukrainą, a nie wiadomo czy... O, i widzę, że Finlandia postanowiła pójść w jakąś dziwną ideologię. Co się mi najbardziej podoba. Jakaś z redukcji i wyszukiwanie najdziwniejszych ideologii świata. Jakby tak popatrzeć na Polskę, no to oczywiście są ci, no ale to jest typowe takie, że tak powiem, hiperbola i w ogóle, że to nie jest nawet prawdziwe w większości rzeczy, więc trudno to określić. O, oko. Więc jeżeli chodzi o to, to te ścieżki to są jeszcze bardziej, że tak powiem, nieracjonalne niż jakby były normalne. No, to jest pytanie. Nigdy nie wiem, jak oni tutaj tymi medalami, bo wiadomo, że różne państwa na te igrzyska przyjdą, ale jak to wygląda z medalami? Może po prostu randomowo dają medale i tyle, więc... A te igrzyska tak wiadomo, że nic nie dają. Dobra, więc teraz spróbujemy trochę poszerzyć nasze terytoria. I pytanie jest, czy... Super, nic się nie zdobyliśmy, jeszcze tylko skandal był podczas igrzysk. Super, normalnie znakomicie nam poszło. Wiem, że jeszcze jeżeli się jest jakimś tam państwem i niby można właśnie państwo zaprosić do międzynarodówki na spotkanie, to tam jeżeli się tam nie pójdzie, to się dostaje wielkie minusy, jeżeli się pójdzie, to dosłownie tylko dostaje się rzeczy, które tam się... Różne takie małe, w ogóle nieznaczące rzeczy. Więc tylko jest po prostu napakowanie eventami. Więc jako, że już widać, że nam o wiele lepiej idzie. Tutaj jak sami widzicie... O, czy doszło do... Tam do tego... jak to się nazywa? Buntu Węgier? O, to jest zawsze fajne, kiedy to się dzieje. Ja zawsze nie daję za bardzo, jeżeli to jest, nie wiem, drugie podejście, to może wtedy dam, ale nie daję zbytnio na to, dlatego że uważam, że nie jest to zbytnio potrzebne. Teraz jest pytanie, czy my w ogóle... Zmieniło się! Ja takie... Wcześniej tak się popatrzyłem na to i takie... Nie, wcześniej nie zabierało manpowera, a teraz patrzę na to i takie... Ło? Że co? Ej, to się zmieniło tak bardzo, że... Bro, to się tak bardzo zmieniło, że możemy dostać kory na... Dlaczego możemy dostać kory na cały świat? To jest na wszystko, to są na wszystko kory. O mój Boże, co to jest? Ja nie mówcie, że Mickiewicz wróci za grobu. Okej, widzimy, że coś tutaj się dzieje, ale... O, ma się los, Węgrzy to umierają od razu, więc... Nie wiem, czy nawet... Dobrze by było ich zaatakować. Jedyne co mi się podoba z tym, że jeżeli będziemy zdobywać terytoria, to będziemy po prostu wchodzić, zajmować wszystko i będziemy mogli tam całą tę gospodarkę przejmować. To jest plus wielki tego, co dostaniemy, ale... Mogli dać to w jednym czy coś takiego, tylko musieli to podzielić? Nie. Dobra. Więc zobaczmy co z Litwą się dzieje. Wygląda na to, że po prostu dostaniemy mega duże bonusy. I że po prostu teraz to nawet... Nice. Widziałem. Dostajemy jednostki? Nie dostajemy jednostki. Kurde. Jeżeli chodzi o to, to wcześniej tam pisaliście mi jakie tam granice, tylko jak mówiłem. Gra inaczej chciała granice.
I może pod sam koniec bym tak robił, ale teraz, jeżeli będę mieć w ogóle na wszystkim kory, to wiecie, mało co mnie obchodzi, gdzie będę mieć granicę, jeżeli że nie dostanę żadnego eventa, żeby zmienić je. Można powiedzieć, że to jest trochę popsute, ale ogólnie ta ścieżka miała być mega popsuta, ale skończyło się na tym, że była dosyć ciężka, jak sami mogliście czasami zobaczyć. Okej. Czy możemy dać jakiegoś generała z atakiem wysokim? O, ten, jeżeli dostaniesz jakiegoś trajta na przykład na górach, to by było znakomicie. Okej, jedyne co możemy teraz się domyślić, że nie będziemy mieć aż takiego dużego problemu z atakując, no oczywiście, Austro-Węgry. Teraz to w sumie jest same Austria. Więc to nie będzie takie problemu, tylko mamy teraz zachodnią Ukrainę. Bardzo chętnie bym ją wchłonął. Ona może być wchłonięta, ale raczej nie, jeżeli my przejmiemy część Ukrainy, czy tak mi się wydaje, że tak będzie wyglądało to. Dobra, póki co próbujemy. Oni teraz się biją i mogą wygrać. To w sumie nawet dobrze, jeżeli mogą wygrać, bo wtedy więcej terenu dla nas. Czekaj, biją się z całymi? A tak, ale to chyba będzie coś takiego polegało na tym, że oni się biją o Lwów. Nice. Nice. O nasi starsi bracia w wierze. Biją się o Lwów i po pewnym czasie po prostu się to kończy. Dobra, myślę, że najlepiej będzie, jeżeli zrobimy wszystko. Bo nie chcę mieć na miniaturce wielkiego oka. Zazwyczaj nie chcę mieć jakichś budynków, w ogóle herbów. To zawsze później jest problematyczne. Bo to tak nie wygląda zbytnio ładnie. A tak, to oni raczej sobie poradzą. Powinni sobie poradzić. Dobra, więc w międzyczasie oczywiście tutaj robimy. Możemy już coś porobić, dlatego nie wiem, ciężarówki już róbmy. Wiadomo, że i tak, jeżeli chodzi o to, to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo nie dostaniemy tego zbyt szybko. O, Kanada anektuje tamtych. To zawsze jest ciekawe, kiedy oni anektują Alaskę, bo to zazwyczaj mało ma znaczenia. Bo kończy się na tym, że oni, jak to powiedzieć ładnie, oni i tak mogą oddać Alaskę na samym końcu i raczej oddadzą ją. Ponieważ każda strona w tym wypadku kończy się, że ona jest po stronie Kanadyjczyków. Jakoś tak wychodzi. Dobra, więc wiecie co, może nie. Lepiej zainwestujmy w samoloty. Zainwestujemy w samoloty i spróbujemy po prostu samolotami odbić. Teraz mamy mega dużo tych prowincji. Mamy mega dużo fabryk, bo jeszcze do tego dostałem ten buścik. A tak naprawdę możemy budować wszędzie te fabryki. Więc podzielimy o tak. Wiem, że super podział tych. To jest najlepszy podział na świecie. Ale myślę, że się nam uda. I mamy teraz dosyć dużo fabryk. Takich fabryk, więc tak. Anti-airy i myślę, że więcej karabinów, ponieważ by się nam przydało więcej dywizji produkować. Oraz mamy punkty, dobra, więc sobie dodamy oczywiście te wszystkie bonusy. Już sobie takie chunky dywizje porobimy po prostu. Bum. Jeszcze antytanki by się przydały i już jest. Dobrze, więc tak, nadal się tam robi? Nie robi się tam. Zapewne stracili, więc słabo. Dobra, ale wy tutaj przejdźcie i teraz nie powinno być problemu. Nawet jeżeli Ukraina połączy się, no to słabo będzie. No ale widzę, że propetyczna Rzeczpospolita idzie dobrze. Myślę, że mesjańska Rzeczpospolita byłaby lepsza, chociaż nazywałem to ostatnią tą flagę, więc tam ma taką ciekawą nazwę. Dobra, rozdzielmy sobie fabryki już. Związek ludzi. I możemy dostać naszego wyczekiwanego Mesjasza. Jeżeli to będzie Mickiewicz, to będzie
Ja nie wiem, ja naprawdę, bo wiecie, ostatnio dawali oczywiście Jezusa, ale teraz nie wiem, bo jest portret Mickiewicza, więc to mnie zastanawia tylko. Okej, zakończyła się wojna. Nie powiem, Ukraińcy, jesteście obecnie w takiej sytuacji, kiedy jeżeli chcecie odzyskać hełm, to musicie najpierw odzyskać połowę swojego kraju. Więc może się zastanówcie, co najpierw chcecie. A my w międzyczasie sobie zdobędziemy kolejnego szpiega, a nasz szpieg w ogóle nic nie robi, więc... Ej, Słowacja się... A, dobra, takie... A skąd się Słowacja pojawiła? Takie... A, przegrali wojnę. Więc mamy silną... O, maści, los! Jing postanowił zrobić... Ło, Jing to w tej grze będzie najpotężniejszy, więc Japonia dostanie typowo w tyłek. Więc tak, Afganistan, w Afganistanie pojawił się ten gościu. Widziałem, jak się on pojawiał, to jest jakaś dziwna ścieżka, nie wiem nawet o co. Okej, więc tak. O, teraz się zamienimy w Mesjasza Europy. 44. I... No tak, szczerze powiem takie. O mój Boże, wiedziałem. To on. Dobra, ale szczerze powiem... Nie jest nam to potrzebne... Już takie... Jak nam została ta jedna fabryka, później takie... A, dlatego. Dobra, więc... obecnie to już wszystko. Tutaj mamy... Nic ciekawego. Mamy już wystarczająco, więc później. Więc teraz idziemy w to i się zaczyna część odcinka, która się powtarza. Więc... Spróbujemy jak najszybciej ich zaatakować. Wiecie, co oznacza jak najszybciej... Jakoś. Próbujemy, nie wiem, tych... nie, może podczas wojny będzie lepiej. I tak. Nadal nie jest poprawione, to znaczy, że zapewne szykują jakiegoś wielkiego fixa takiego do wszystkiego, więc... więc na razie czekamy na to. No jak sami pamiętacie, jak to opowiadam w ostatniej serii, zapewne nie oglądaliście, a powinniście obejrzeć, to... to polega na tym, że po prostu zapewne zostały zaktualizowane portrety i ktoś zapomniał zaktualizować plik, który jest połączony do tych portretów. Jest taki jeden plik, ja też takie błędy czasami dostaję, że zmieniam sobie nazwę, a później takie BOOM! O, dobra. A później takie BOOM! I dostaję po prostu, wiecie... O, ma roz, cały on jest przeciwko... Au, to boli. Dobra, ale my mamy trochę, że tak powiem, terenu, więc będziemy mogli sobie poszerzyć go. Ciekawe, komu Niemcy oddadzą. Wow. Okej, okay, czy coś tutaj możemy porobić? Niby możemy, ale ja bym sobie popatrzył, czy nie mamy właśnie czegoś takiego. Więc dzięki temu terenowi oczywiście sobie poradzimy. Też patrzę, czy coś jest takiego game changera. No, Bułgaria jeszcze nie upadła, ale czasami Bułgarię często tak na jeden raz zaatakować i pokonać, więc ja się aż tak bardzo nie dziwię. Tutaj nic, tutaj nic. To może moglibyśmy porobić, bo teraz mamy dużo terenu, więc dużo zasobów. Które to jest do zasobów? Wiaduję, że to będzie jakiś taki... O, to. Dużo terenów, dużo zasobów. Nic nie mamy, żadnych. Co oni? Tutaj jest... kompletnie nic nie ma. Ten cały teren to jest jakaś wielka... wielka pustka. O. Ja, spróbujmy zdobyć ten samolot od razu. Wiem, że to trochę długo będzie się robiło, ale zawsze się opłaca zrobić o jeden lepiej niż normalnie, bo wtedy ma się taki wielki boost. A my też mamy trochę takich boostów do... the great people. Do badania. Okej, okay, to się nam ukończyło, więc możemy to zrobić. Austria. Okej, okay, więc może najpierw tych. I w międzyczasie też to porobimy. Okej, okay, zakończone. Mamy jeszcze czas, więc... bo tutaj nic nie ma. Okej, okay, i teraz Justify możemy zrobić.
Może, dobra, zróbmy w takim razie. Powiem szczerze, by się przydało nam zrobić ten... teraz to, bo dzięki temu nie będziemy musieli robić żadnych puppetów. Okej, więc tak, pytanie jest. Mamy tych. Myślę, żeby się przydało teraz zdobyć. Oczywiście może to się nam skończyć, że tak później... Później może się skończyć na tym, że i tak nic nie dostaniemy, ale przynajmniej zróbmy sobie to na razie. Tutaj też sobie oczywiście ustawiamy podstawowo. No i odzyskujemy lwów. Powiem szczerze, teraz dzięki temu celowi narodowemu tak naprawdę nie ma potrzeby jakiegoś takiego większego patrzenia, kogo się atakuje. Bo i tak koniec końców to jest po prostu takie... A! Państwo! Jakieś kory tam mamy. Więc realnie można byłoby pójść na Azję, zdobyć coś w Azji i wtedy po prostu, wiecie, bum, macie wielkie kory. Okej. Tutaj mamy też boost taki, recruitable, ale dostajemy atak. Dostajemy just... No wydaje mi się, że to było bardzo fajne, żeby zaatakować Niemcy jako następny, tylko że nie mamy armii. Jakbyście nie zauważyli, nasza armia nie istnieje. A więc tak, bierzemy to, bierzemy Zagrzeb na przykład. Powinno się... nie. No i teraz. Dlaczego nie atakujecie? Dosłownie możecie wejść i zdobyć wszystko. O, właśnie. No i też to dostajemy dzięki temu pewne przedmioty. Okej, pytanie, czy mają flotę? Nie mają floty. Ciekawe dlaczego. Okej, więc zabierz wszystko. Okej, więc myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Pytanie jest takie, bo oczywiście mógłbym teraz zrobić taki odcinek typowo budujący po coś, ale myślę, że zrobię kolejny odcinek, kiedy coś już będzie się działo, jak to zwykle w tej serii robię. Więc widzimy się w następnym odcinku, kiedy, nie wiem, będziemy już mieć Wargola przeciwko im. No to cześć!